Witamy Państwa wszystkich bardzo serdecznie na tej uroczystości z okazji 20-lecia ICN. ICN Montreal dalej odgrywa bardzo ważną rolę na Uniwersytecie. Po pierwsze, jest takim miejscem, które wykształciło pewną kulturę instytucjonalną prowadzenia projektów, prowadzenia dużych projektów, robienia tego bardzo sprawnie. Skromnie bym się oceniał na 1% zasług ani. ICN nie był tworzony na chwilę, że powstawał w trudnym momencie, kiedy w ogóle nie było wiadomo, jak się będzie rozwijał kraj. To było jedno, ale z drugiej strony to był wyjątkowy czas, kiedy ludzie wierzyli w to, że jest sens budowania czegoś zupełnie nowego, czegoś, co będzie bazowało na entuzjazmie ludzi, co będzie początkiem rozwoju nowej jakości funkcjonowania nauki i w ogóle życia w naszym kraju. Nasze wyzwanie na dzisiaj to przejście na poziom konkurencyjny w skali światowej.